Teatrze Cieszyńskim w czeskim Cieszynie zainaugurował dziś działalność młodzieżowy klub teatralny. O tym, do kogo jest on kierowany, mówi nam Małgorzata Bryl-Sikorska, koordynatorka klubu. Jest skierowany do dzieci i młodzieży zarówno z obszaru Zaolzia po czeskiej stronie, jak i całego województwa śląskiego po polskiej stronie. Jest to oferta zarówno przedstawień teatralnych, zespołów polskojęzycznych, które tutaj grają w Teatrze Cieszyńskim, a także edukacji teatralnej, bogatej mogę powiedzieć edukacji teatralnej, bo przewidujemy aż 3 bloki tematyczne tej edukacji, czyli pierwsze to są warsztaty zarówno aktorskie, jak i krytyki teatralnej. Drugi blok to są zajęcia zrozumieć spektakl i trzeci blok tematyczny to są lekcje i prelekcje teatralne, a także udział dzieci i młodzieży w debatach z twórcami. Jaki jest wasz cel? Co w perspektywie kilkuletniej, co byście uznali za sukces tej inicjatywy? Za sukces uznamy każdego młodego widza, który z własnej, już później nieprzymuszonej woli zapozna się z repertuarem i zechce do nas przyjść na przedstawienie. Nie liczymy na masy, liczymy na to, że uda się nam przekonać pewną grupę młodych widzów, którzy bez tych zajęć w życiu by nie przekroczyli progu teatru, a dzięki tym zajęciom zobaczą, że to jest naprawdę ciekawe i też do nich skierowane, że to wcale nie jest nudne, że to nie jest wyłącznie dla widzów dorosłych, dla rodziców, dla dziadków, tylko także dla nich. A jak zachęcić młodzież do teatru? O tym mówi nam Bogdan Kokotek, kierownik artystyczny Sceny Polskiej. Teatr to jest połączenie wielu sztuk, czyli jeśli ktoś lubi tańczyć, śpiewać, recytować, ale też interesuje się na przykład sztuką plastyczną, to wszystko znajdzie w teatrze. I myślę, że to jest najlepsze miejsce, żeby sprawdzać się w wielu różnych sztukach. Także zapraszam zawsze młodzież do teatru. Mówiliście Państwo tutaj na konferencji prasowej, że właśnie polska scena teatru w czeskim Cieszynie jest słabo dostrzegalna po polskiej stronie, po prawej stronie Olzy. W jaki sposób chcecie właśnie zwiększyć świadomość istnienia przecież już 70-letniej tradycji aktorskiej tutaj na Zaolziu? Odpowiem krótko. W każdym. Dość szybko udało się te granice granice szczególnie w umysłach pokonać w innych dziedzinach, jak na przykład w handlu czy w turystyce. Natomiast najtrudniej jest pokonać właśnie w kulturze. Cały czas mamy jakiś taki zakodowany ten, że co, wybrać się za granicę do kina, do teatru? Za granicę? To jakoś głupio. A się okazuje, że czasem za granicę jest bliżej, o wiele bliżej niż w własnym kraju do teatru, bo przecież Cieszyna jest bliżej do nas niż do Bielska czy Katowic. Często się spotykam z tym, że mieszkańcy Cieszyna polskiego nie wiedzą o tym, że tu istnieje profesjonalny zespół teatralny grający po polsku i kiedy przychodzą do nas po raz pierwszy, są zdumieni, że tyle lat mieszkali w Cieszynie, a nie wiedzieli, że można przyjść do nas do teatru. To bardzo ciekawe. To jest moim zdaniem duży temat dla socjologów. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl redaktor Krzysztof Rajowski.